Witam Was na kanale Moda Eko Kreatywna. Dzisiaj zobaczycie filmik o trendach na wiosnę-lato 2023. I ten filmik będzie ilustrowany przykładami stylizacji z second handów, bo jak wiecie, coraz więcej w second handach jest pięknych perełek, a ja się zajmuję na co dzień tym, że wyszukuję takich perełek jakościowych, perełek z dobrymi składami, perełek vintage dobrych marek, właśnie w lumpeksach i pokazuję Wam, jak wyglądać jak milion dolarów za niewielkie pieniądze, a przede wszystkim w super jakości, bo często w lumpeksach możemy znaleźć dużo lepszą jakość niż w sieciówkach na przykład. Kochani, no i właśnie dzisiaj jest ten moment i kocham po prostu te filmiki. Już Was zapraszam na ciąg dalszy, bo się nie mogę doczekać już tych omówienia tych wszystkich trendów. Oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału, jeśli Wam się spodoba filmik, to koniecznie polubcie. Dzięki temu ten kanał zwiększa swoje zasięgi i mogę tu propagować ekologiczne podejście do mody, do stylu i super jakość i super styl. Także będę bardzo wdzięczna. Kochani, no i przechodzimy już do tych trendów. Będę ilustrowała te trendami, tak jak mówiłam, przebitkami z moich stylizacji, ale będą też wyniki takie pojedyncze zdjęcia z Pinterestu. Nie wszystkie być może trendy będą w 100% zilustrowane, ale omówię je i będziecie mogli sobie oczywiście zajrzeć do źródeł, czyli do Pinterestu. Oglądam często też filmiki Justine Lecomte. Ona jest francuską i prowadzi swój kanał po angielsku. Jeżeli mówicie po angielsku, to Wam bardzo polecam, bo bardzo merytorycznie jest niesamowitym ekspertem od mody, od stylu i bardzo ją szanuję, także polecam serdecznie kanał. Oczywiście jest też dużo innych kanałów, które oglądałam czasopisma, właśnie wszystkie rodzaje informacji na temat nowych trendów, także dla Was będzie to już zebrane w pigułce. Jeżeli jakiegoś trendu zapomnę, to Was bardzo poproszę o to, żebyście wspomnieli o tym w komentarzu, bo oczywiście, że nie da się ująć absolutnie wszystkich trendów na ten sezon, ale postaram się ująć takie główne, najbardziej charakterystyczne dla tego roku. Nie jest pewnie niespodzianką, moi drodzy, że w tym roku oczywiście wiosna i lato królują pastele. W zeszłym roku było więcej trendów takich mocnych akcentów, kontrastowych akcentów kolorystycznych. W tym roku jest znowu powrót, no zazwyczaj jest tak na zmianę, do bardziej pastelowych stylizacji. Zaraz zobaczycie takie przykłady stylizacji i z Pinterestu, i moje. Tymczasem chcę Wam powiedzieć, że niektóre trendy, zanim przejdziemy do tych pasteli, oczywiście zostają z poprzednich sezonów. Moda na wygodę, to już od czasów pandemii panuje, chociaż oczywiście są też trendy takie kontra, które właśnie super, super wystrojenie, w cudzysłowie, propagują. Nadal są jednak modne spodnie szerokie, luźne, wygodne. Najbardziej to się chyba właśnie przekłada na spodnie, na to, że nosimy dalej te wygodne fasony. Spodnie nie tylko te z wysokim stanem, szerokie takie bombery, jeansy mom, ale też spodnie z szerokimi nogawkami, typu palazzo, typu szwedy, typu dzwony, nadal bardzo modne, chociaż stany schodzą nam już nieco niżej. Ja tu już nie będę ilustrować Wam wszystkich tych trendów, bo one już były pokazywane. W sklepie mam takie spodnie z zamszu, które pokazywałam w ostatnim live'ie, które są właśnie w super modnych trendach. Są dzwonami w pastelowym, zielonym kolorze i jeszcze z trochę obniżonym stanem. Może nie jest też taki ekstremalnie obniżony stan, jak zaczyna też niestety już wchodzić. Niestety dla nas kobiet normalnie zbudowanych, bo w takich niskich stanach to wiecie, tylko super chude dziewczyny wyglądają tak naprawdę korzystnie. Ale no te stany niestety schodzą coraz niżej, także warto o tym chociaż wiedzieć, ale słuchajcie, dzisiejsza moda jest też taka dość tolerancyjna. Jest zwykle kilka trendów, które i każdy się gdzieś tam wpasuje w któryś z tych trendów, także jeżeli nie lubicie niskiego stanu, to myślę, że znajdziecie mnóstwo innych trendów, które będą równie modne i nie będą może aż tak młodzieżowe, ale będą równie modne i będą nadal obowiązywać. Tak jak na przykład spodnie szerokie. Tutaj dzisiaj zobaczycie jedne takie moje typowe szarawary. No, ale teraz wracamy do pasteli i mam dużo stylówek pastelowych dla Was. Bardzo dużo było różu, dużo zieleni, w ogóle zieleń panuje. Zieleń bardzo soczysta jest też bardzo, bardzo modna w tym roku i w sieciówkach naprawdę aż jest zielono, aż jak w lesie prawie. Oczywiście suchar, ale nie przejmujemy się. Róż, zieleń, właśnie taka morela.
bardzo fajne, przyjemne dla oka kolory, które się kojarzą z wiosną. Zobaczcie tam przykłady właśnie z Pinterestu, przebitki, gdzie pokazuję Wam takie właśnie zestawienia. I często są to zestawienia albo o tone on tone, czyli takie odcienie jednego koloru, albo nawet różne odcienie, niekoniecznie tego samego tonu, niekoniecznie wszystkie w turkusach, tylko na przykład ciepła i zimna zieleń, albo ciepły i zimny róż. Fajne zestawienia, ja się uwielbiam bawić kolorem i polecam Wam to na wiosnę, bo nie ma nic fajniejszego niż pobawić się kolorami na wiosnę. To daje nam taką energię, optymizm. Oczywiście nie wszyscy lubią kolory, dla takich też będą trendy. Tymczasem pokazuję Wam tu stylówkę z moim takim swetrem, o, przepięknym zresztą swetrem z rewelacyjnym składem od firmy Gap, który jest w odcieniach pastelowych, takich właśnie odcieniach zieleni. Limonka, mięta, trochę kremu tu też jest. I w dodatku jest też w modnych trendach ażurowych, bo jest to jeden z kolejnych trendów, do których też wrócę później. Do tego mam moją taką spódnicę vintage lat 70. I to dosłownie jest spódnica z lat 70. Z też modnymi teraz tymi kontrafałdami, takimi zakładkami. Plisy, takie można powiedzieć, w pewnym stopniu są to. I koronkowe rajstopy. Ja tutaj będę ambasadorką firmy, słuchajcie, firmy Merlin, bo kocham ich bawełniane, te grube rajstopy koronkowe. No i tutaj jeszcze taka stylizacja na trochę przedwiośnie. Buty pasują do spódnicy, są bardziej w tym oliwkowym odcieniu, natomiast rajstopy i sweter są bardziej miętowe. No i taka stylowa, trochę jeszcze właśnie cieplejsza, można do tego zielony płaszczyk założyć albo kremowy trench i będzie super optymistyczna stylowa w modnych zestawieniach pasteli, bo właśnie te pastele teraz omawiamy. No i prócz tego pokażę Wam też tutaj sukienkę, którą mam na sobie i którą kocham. Ona jest w składzie ma jedwab, to jest sukienka z H&M-u w cudownym kroju z tymi bombowymi takimi rękawami. Zobaczcie, jak tam się przechadzam w tej sukience. Jeden też z kolorów, które było ich dużo właśnie widać u projektantów na ten sezon. Do tego sobie założyłam taki żakiet lniany, on nie jest lniany, on wygląda jak lniany, to jest wiskoza. Żakiet, taki gruby żakiet z wiskozy, on jest lekko oversize'owy, taki bardziej pudełkowy niż dopasowany, czyli można by go uznać, że jest to żakiet w modnych trendach. Jest on trochę taki z grubsza ciosany, fajny jest ten materiał, to Wam pokażę z bliska, ale w każdym razie zobaczcie tam, jak właśnie jestem ubrana w tą stylówkę jednokolorową w odcieniu takiej zgaszonej mięty. Bardzo, bardzo lubię ten kolor i mam na sobie te buty, zdejmę jeden, żeby Wam pokazać, z firmy Hotter. One są bardzo śmieszne, ale super jakości. Właściwie to Wam najbardziej chcę pokazać nie ten but, który zresztą, zobaczcie, jak jest pięknie wykończony i ma kwiaty pod spodem w ogóle na podeszwie, ale ten modny obcas, bo teraz te obcasiki takie zwężane i rozszerzające się lekko, jak w XVIII wieku, czy jak w XIX wieku, ku dołowi są bardzo modne, także to jest kolejny trend, nadal te małe obcasiki, teraz te obcasiki zaczynają, przypominają takie kieliszki jeszcze. Także, o, coś mi się wywinęło. Także to jest kolejny mój przykład na wiosnę, ale to nie koniec, moi drodzy, bo z różów. Pokażę Wam tam przebitkę stylówki takiej sukienki, przecudownej sukienki w takim waniliowo-brzoskwiniowym kolorze. Sukienka od Robins Saloner, bawełniana. No i ona tutaj będzie w takiej stylizacji kremowo-różowej z długim swetrem. Jest tam, różne były propozycje do tej sukienki. Także kolejna taka śmietankowa stylizacja, bo dużo właśnie takich tych pasteli takich śmietankowych, takich właśnie owoce ze śmietaną przeróżne. Mam też taką piękną od Designers Remix, od Charlotte Atkinson, taką tuniko sukienkę, właśnie też jest jedwabna z takimi, trochę jest tutaj mocniejszy kolor, ale to jeszcze wchodzi w kategorię pasteli jak najbardziej. Także coś takiego również na przykład z różowymi sneakerami byłoby super i nowoczesne i w super trendach. Też Wam bardzo polecam tego typu rzeczy. Pokażę Wam też sukienkę ze sklepu, którą wczoraj specjalnie przyniosłam i zrobiłam sobie w niej stylówkę. Sukienka z jedwabiu marki Claire, ona jest w rozmiarze 34, ma przepiękne takie wielkie róże, niesymetrycznie umieszczone róże na takim jasno-szarym tle i to też bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii i do tej sukienki, żeby było jeszcze bardziej tak pudrowo i tak bardziej pastelowo,
wyłożyłam taki sweter samodziałowy, który kiedyś sobie kupiłam, kardiganik. W takim, on jest jak taka pianka różowa, jest taki duży, oversize'owy i ma taką właśnie, dzięki temu, że to jest ta baby alpaka, to ma taką piankową fakturę i tym bardziej wygląda tak pastelowo. Do tego sobie włożyłam jeszcze taki oto ostatnio upolowany plecaczek z takiego dywanika i on jest taki beżowy w takie róże, więc będzie bardzo ciekawie wyglądał do różnych stylówek. Ja ostatnio się przerzucam na plecaki, bo po prostu mam taki teraz tryb życia, że nie mogę mieć nic w ręce i coś, co mi tutaj się gdzieś wala i mi przeszkadza. W związku z tym bardzo dużo teraz inwestuję w plecaki, moi drodzy. W każdym razie, ta sukienka, sama się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić, bo jest tak ładna, ale na razie jest w sklepie, kochani. Przepiękna. Jak widzicie, ja mam rozmiar 36 i jest dobra na mnie, więc ja nie widzę tu problemu jakiegoś, że to jest 34. To jest 34-36, powiedzmy. Także mamy tutaj taki pastelowy zawrót głowy. Od razu przejdziemy z trendu pastelowego do drugiego trendu, który też będzie pokazany w sposób pastelowy. Stąd mówię, że dalej pastele. Tutaj mamy, słuchajcie, nowy trend i wzięłam rzeczy ze sklepu i również zaczęłam się zastanawiać, czy sobie ich zostawić, bo super rzecz na upał. Kochani, oprócz pasteli bardzo, bardzo modna jest koronka w tym roku i wszelkie rodzaje koronek, samodziałów, takie zobaczcie. Typowo takie rękodzielnicze rzeczy. Nawet właśnie chciałam Wam powiedzieć, że spodenki weszły. Takie spodenki, tutaj są ręcznie robione spodenki i to przepięknie zrobione w takim jasnym różu, bladoróżowe, wyglądają jak serweta. No i takie, i przymierzyłam to razem, taki... super trendy styluwa, tylko ja bym Wam polecała pod takie spodenki, chyba że to jest stylówka na plażę, na kostium kąpielowy, to jak najbardziej super. Kostiumy kąpielowe zresztą też będą samodziałowe, zobaczycie w tym roku. Jestem przekonana, że większość firm będzie robiła teraz te takie dziergane kostiumy, na pewno Intimissimi, czy Calcedonia, co to robi kostiumy, już nie pamiętam. W każdym razie, polecam Wam spodenki pod to. Ja sobie kupiłam, zainwestowałam kiedyś, bo miałam takie różne spodenki przezroczyste w takie właśnie z Intimissimi jedwabne, 100% jedwab, shorty cieliste, jako majteczki. Po prostu takie figi w formie shortów i one są, mam, przepraszam, są tak pomięte, one są idealne pod jasne rzeczy, bo właśnie trochę przysłaniają. I no na przykład te spodenki nie są już tak transparentne, nie widać mi wszystkiego tam pod spodem. Oczywiście cielista bielizna i tak by była, ale naprawdę polecam Wam sobie zakupić takie jedwabne spodenki, bo to jest super, super rzecz. Są bardzo przewiewne, chłodne, bo to jest taka żorżeta jedwabna. No i takie... Taram. No ale wszystko będziemy nosić koronkowy. Ja już Wam ostatnio w live'ie polecałam, że jeżeli nie przepadacie w ogóle za koronkami, to chociażby rajstopy sobie zakupcie, takie ażurowe, koronkowe, jeżeli lubicie w ogóle spódnice lub sukienki. To będzie już taki akcent, który w małym stopniu, ale trochę nam da tego takiego fila koronkowego właśnie. Na przykład tak jak ja miałam te miętowe, a w ogóle bardzo uwielbiam te rajstopy koronkowe. To jest chyba jedyna koronka, jaką na co dzień noszę, bo ja nie jestem też bardzo fanką koronek, tak jak właśnie teraz mówię. To jest do takich osób jak ja. Moi drodzy, pokażę Wam tam też przebitki z mojego sklepu, bo mamy na przykład bluzkę z takimi falbankami. Piękna taka kremowo-różowa bluzka ze wstawkami koronki. No i właśnie takie rzeczy z takimi pięknymi koronkami, no bardzo modne. Mamy też tam w sklepie bluzkę beżową ze złotą nitką marki Buch w rozmiarze S i ona też jest przepiękna, taka transparentna, cała z koronki. No i w ogóle jest w bardzo modnym stylu i jeszcze w dodatku ma błysk. No, a moi drodzy, błysk to jest już kolejny trend, już teraz trzeci trend, który omawiamy, czyli rzeczy błyszczące noszone na dzień. I to jest dość kontrowersyjny trend, moim zdaniem, a to dlatego, że trudno jest w sposób gustowny ograć błyszczące rzeczy. Często błyszczące rzeczy kojarzą nam się z Sylwestrem, z jakimiś imprezami i tam to wygląda na miejscu, a moim zdaniem jest to naprawdę sztuka wystylizować rzeczy błyszczące
w sposób na co dzień, w sposób gustowny, żeby to nie było tandetne, żeby to się nie kojarzyło z taniością i wiecie, z taką złą jakością i tak dalej. Pokażę Wam tutaj kilka przykładów takich stylówek, gdzie właśnie użyłam błyszczących rzeczy, ale nie w nadmiarze, o, nie w nadmiarze, po prostu z umiarem, w sposób taki gustowny. Na przykład sukienka marki Indiska, kupiona na wyprzedaży. Słuchajcie, ta sukienka jest troszeczkę w słabej kondycji jeszcze, muszę o nią zadbać. I w dodatku niewyprasowana, ale po prostu nie zdążyłam, ale pokazuję Wam. Sukienka z wiskozy, bardzo, w sumie bardzo skromna, z takimi rękawkami bufiatymi, ale ma właśnie srebrną nitkę, zobaczcie. To jest szara, jasno-szara sukienka z taką srebrną niteczką. No i ona wcale nie jest krzycząca, wcale nie jest krzykliwa. Jej krój i jej jakby jakość tego wykonania sugeruje dobrą markę po prostu. Ja tutaj muszę, tak jak mówię, o nią jeszcze zadbać, ale na przykład do neutralnych dodatków, na przykład do beżu, do beżowych takich cielistych dodatków, albo do szarych dodatków matowych będzie bardzo fajnie wyglądać. Podobnie mierzę Wam tam taką bluzkę, o już mam ją, znalazłam, schowała mi się. Bluzkę z moich ostatnich zakupów, tak jak przy okazji będzie to taki haul lumpeksowy, bo pokażę Wam kilka nowych rzeczy. Jakby co, to możecie pisać zawsze na maila do mnie. Tutaj mam bardzo fajną mgiełkową bluzkę, taką od Massimo Dutti. Ta bluzka niestety nie ma naturalnego składu. Kupiłam ją głównie pod ten filmik, a jest bardzo jakościowa. Mimo, że ten materiał nie jest naturalny, ale naprawdę jest bardzo fajnie uszyta, jest ładnie uszyta, jest dobrej jakości, więc jeżeli ktoś by miał ochotę na taki delikatny połysk na co dzień, to możecie się zgłaszać. Dobra marka, widzicie, Massimo Dutti, taka lepsza sieciówka i nie wiem, czy to będzie widoczne, bo to widać na żywo, że tutaj jest taki delikatny nadruk z takim lekko opalizującym srebrnym kolorem. To jest szare, ale z takim, ta wierzchnia warstwa ma taki opalizujący połysk i właśnie coś takiego na przykład do falbanowej spódniczki albo do eleganckich spodni naprawdę nie będzie robiło absolutnie żadnego wrażenia tandety i będzie naprawdę w fajnym guście. W dodatku to jest naprawdę przewiewne, mimo że to jest sztuczne. Wydaje mi się, że ta podszewka tutaj ma coś naturalnego. Nie jest to 100% poliester, już Wam powiem. Tak, podszewka jest z modalu, więc nie jest źle. Zewnętrzna ta mgiełka, to właśnie to opalizujące jest sztuczne, natomiast ten środek jest z modalu, więc całkiem spoko, bo to jest coś takiego podobnego do wiskozy, więc od ciała mamy wiskozę, nie jest to takie jakieś tragiczne. W każdym razie, naprawdę fajna rzecz, by wyglądała świetnie do spodni na imprezę, na co dzień na przykład do spódniczki, czy też nawet do biurowych spodni, bo można fajny wisior, luźną marynarkę, już mamy super stylówę. Ale już nie będę robić dodatkowo takiej stylówy, po prostu pokazuję Wam tamto, jak to wygląda. Tak, takie moje propozycje błyszczące, ale w dobrym stylu. Pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy w takim błyszczącym stylu, ale nie narzucającym się. Mam taką piękną bluzkę, którą już wiele razy Wam pokazywałam i ona jest z wiskozy. To jest od marki Nine, Savannah Miller, też taka projektancka rzecz z pięknymi rękawami. I ona też jest kremowa z taką bardzo subtelnym paseczkiem złotym na sobie. I ona wygląda bardzo, bardzo ładnie i elegancko. Absolutnie nie jest tandetna, a już ma ten połysk, więc proponuję Wam takie rzeczy, które są w subtelny sposób eleganckie i mają tylko taki dodatek tego błyszczącego. Oczywiście możecie ten połysk dołożyć sobie w dodatkach, w torebkę błyszczącą, na przykład opalizującą, czy też złote buty. Dlaczego nie? Takie błyski też mogą bardzo gustownie wyglądać. Moi drodzy, jeszcze jedna sugestia błyszcząca, to jest coś bardziej wieczorowego i w kolejnym trendzie, czyli tutaj znowu przechodzimy od trendu błyszczącego do koloru też bardzo modnego w tym roku, czyli burgundowego. Taka czerwień bordowa jest bardzo modna i w ogóle ten kolor będzie też święcił triumfy. Tutaj mamy bluzkę na ramionczkach, która jest bordowa. Może być jako bluzka wieczorowa, może być na co dzień. I zobaczcie, ona ma taki połysk. W tym samym kolorze nitka, ale błyszcząca, jest wpleciona w tą dzianinę.
I ta bluzka wcale nie jest krzycząca, wcale nie jest jakaś niegustowna. I w dodatku pokażę ją Wam do nowej marynarki, takiej lekko oversize. Ona jest za duża na mnie, także nie zwracajcie uwagi, że jest troszkę luźna ta marynara na mnie, bo to może powinna być trochę luźniejsza, ale ja mam poczucie, że ta marynarka jest jednak za duża na mnie. Przepiękny aksamit naturalny w dodatku. Będzie ta marynarczka do sklepu. No i zobaczcie stylówkę taką trochę już wieczorową tutaj, całą w bordo. Buty w bordo, ta właśnie błyszcząca koszulka, shorty, błyszczące rajstopy. Znowu tu będzie dodatek błyszczącego w takim wydaje mi się, że gustownym wydaniu. No i właśnie całość w takim kolorze. Według mnie przepiękny efekt. Oczywiście nie wszyscy będą lubić ten kolor, ale zawsze tak jest z trendami, nie wszyscy to lubią. Ale kochani, trendy są po to, żeby się nimi cieszyć, więc ja się nie mogę doczekać, bo chociaż ja nie wszystko noszę trendy, nie jestem niewolniczką trendów, ale kocham oglądać trendy, bo zawsze mam mnóstwo inspiracji, nowych pomysłów, jak łączyć ciuchy, czasem rzeczy, które gdzieś mi leżały albo nie byłam przekonana, nagle wpadnę na pomysł, jak je nosić. No i właśnie po to są nowe trendy, żeby zmieniać, żeby nie utknąć w miejscu, bo wiecie, są takie osoby, które utknęły w stylu, znam osoby, które utknęły w latach 80. i nigdy z nich nie wyszły. Oczywiście, że wróciły lata 80., ale jeżeli ktoś cały czas nie potrafi wyjść z jakiejś pułapki stylistycznej, to też nie jest dobrze, bo po prostu to jest nudne. I no, siłą rzeczy ta osoba, taka osoba będzie odbierana jako osoba po prostu nudna i nie dzisiejsza, no, w ten sposób. Ale oczywiście to nie jest kryterium oceny człowieka moje, tylko stwierdzam to a propos stylu. Idziemy dalej. Kochani, kolejny trend, bardzo wyrazisty trend, to dekolty takie schodzące na ramiona i w ogóle takie obcisłe, krótkie, podkreślające bluzki. I zresztą nie tylko bluzki, bo i shorty, i spódniczki mini, bardzo dużo tego kusego będzie, lata 2000 się przypominają, niekoniecznie będę pokazywać te trendy, ale są. Natomiast bluzki właśnie z opuszczonymi ramionami na lata 2000, tu mam przykład z nowych zakupów, niestety to jest Shein, ale całkiem spoko, bo to też chyba ma w składzie, nie jest tak źle. Mianowicie wiskoza 92%, więc no słuchajcie, składowo jest ok. A że z Shein, no to przynajmniej z lumpeksu. Piękny kolor, taki ciemno-morelowy, można by powiedzieć, trochę w pomarańcz wchodzący, trochę taki, jak to nazwać, taki cynamonowy, może. W każdym razie, taka bluzka do moich jedwabnych szarowarów, bardzo eleganckie zestawienie i do tego plecaczka, który też ma takie zgaszone róże tutaj na sobie i taką ogólnie beżową kolorystykę, więc moim zdaniem bardzo fajnie. Ta bluzeczka jest na mnie za mała, więc ona będzie na pewno do sklepu. Bardzo fajna bluzeczka, słuchajcie, jak ja nie jestem fanką Shein i w ogóle jestem przeciwna ich polityce, no to jednak rzecz z lumpeksu, no i będzie dostępna. Bardzo pięknie wygląda to drapowanie, podoba mi się, jak naprawdę rzadko kiedy mi się podobają tam rzeczy, a to jest naprawdę no, spoko, taka mała bluzeczka, ok. No i druga bluzka, do której od razu przechodzę i od razu też prezentuję Wam kolejny trend, czyli beż. Beż w wydaniu Total Look. I zobaczcie, ta bluzeczka też z moich ostatnich zakupów chyba ze mną zostanie, bo uwielbiam jedwab. To jest jedwab z wiskozą, pół na pół. Taka z szerokimi rękawami bluzeczka i elastyczny ma to, więc można normalnie, można właśnie opuścić to na ramiona. Tu ma fajną kokardę. No ja to włożyłam właśnie w takim eleganckim wydaniu, takim trochę old money, powiedzmy, z tymi szarowarami jedwabnymi, które są w prawie tym samym kolorze, do środka. Według mnie to jest taka bardzo stonowana, elegancka, nienachalna, ale jednak seksowna stylizacja. Do tego można się pokusić nawet o designerską torebkę. Ja tutaj sobie wzięłam jej Vuittona do tego w jednym wydaniu, w drugim też plecaczek, żeby nie było nudno. Można sobie wymieniać, ale właśnie już taka zobowiązuje ta stylizacja, że jest to bardzo luźne. Można tak zwiedzać Paryż, Mediolan. Madryt, cokolwiek, Londyn, torebka do tego designerska, chociaż ja na zwiedzanie wzięłabym na pewno plecak, bo jest dużo wygodniej. Natomiast niektórzy są przywiązani do designerskich dodatków, no i wtedy jak najbardziej będzie to pasować. No i widzicie,
taki trend. Opuszczane ramiona, bluzki z tymi właśnie ramionami opuszczanymi, kolejny trend. No i do tego trend beżowy, czyli total look beżowy. Moi drodzy, ja takich total looków beżowych w zeszłym roku zrobiłam sporo. Nie będę już więcej Wam pokazywać, ale ten jeden powinien wystarczyć. Chciałam Wam tylko powiedzieć, żebyście uważali z beżem, bo ten beż, który ja tu prezentuję, akurat jest takim szarym beżem i to w miarę licuje z moją urodą. Natomiast uważajcie na odcienie beżu. Nie każdemu będzie pasować ciepły beż. Lepiej czasem wybrać beż z odcieniem różu, który nie będzie tak wyżółcał cery. Niektórym, tak jak mówię, niektórym będzie fajnie pasował taki żółty odcień beżu, innym nie. Także mierzcie zawsze, patrzcie, jak wygląda Wasza twarz w beżu, bo to jest chyba taki najbardziej kontrowersyjny kolor. Dla mnie to jest najnudniejszy kolor świata, ale jest też bardzo modny, więc jest, przypuszczam, że dużo rzeczy w beżu. Także możecie spokojnie kupić pełno pewnie beżowych rzeczy w tym roku, właśnie w takich całych zestawach beżowych. Pokażę Wam tam stylówkę z czasopisma, która mi się spodobała. Akurat zrobiłam zdjęcie z Vogue'a. Bardzo fajna z Vogue'a albo z czego to było, albo z L, już nie pamiętam. W każdym razie fajna taka stylowa w beżu, ale właśnie w tym kolorze beżu nie za bardzo bym wyglądała, więc nie dla mnie. Można wybrać bardzo jasny odcień beżu, wręcz taki prawie kremowy i wtedy będzie to trochę bezpieczniejsze, bo w kremowym kolorze więcej osób wygląda dobrze. No chyba, że ktoś jest bardzo, bardzo blady. Okej, skończyliśmy z trendem beżowym. Idziemy dalej. Moi drodzy, no i teraz trend jeansowy. W tym roku jeansy królują absolutnie. Jeans w każdym wydaniu, torebki. Już nie tylko, że katana i spodnie, czy tam spódnica. Wszystko jeansowe. Torebka jeansowa, buty jeansowe. No oczywiście, że ja nie jestem fanką jeansu aż do tego stopnia, wręcz przeciwnie. Ja nie jestem w ogóle fanką jeansu, ale niektóre elementy jeansu czasem lubię. Tu Wam pokazuję dla przykładu moją nową zdobycz jeansową na nowe trendy. Tą wielką katanę, która była w ostatnich filmikach. No i oczywiście, że będę to nosić do jeansów. Ale nie tylko. Dlaczego? Na przykład do sukienki też bardzo fajnie będzie wyglądać. Do na przykład mojej spódniczki sportowej Lacoste i do trampek też będzie super stylowa. Także jeżeli lubicie jeans, to jest Wasz sezon. Bierzcie się do roboty, idźcie na zakupy. A w lumpeksie jeansu jest potąd, więc naprawdę można wybrać. Nawet super modne spodnie, jak ostatnio Wam pokazywałam, można kupić w super modnych krojach w lumpeksach. Dobra, idziemy dalej, kochani. Kolejny trend, bardzo charakterystyczny, to jest trend tak zwany po angielsku mówiąc equestrian, czyli jeździecki. Moda jeździecka, bardzo, bardzo modne, pełno tego jest na Pinterestie, jest właśnie rzeczy jeździeckich. Na czym polega styl jeździecki? Zazwyczaj są to bryczesy, spodnie takie konne. Oczywiście to nie muszą być prawdziwe spodnie na konia. Mogą to być spodnie po prostu, które się kojarzą z końmi. Mogą to być i takie leginsy z typu końskiego. I zazwyczaj one są kremowe albo beżowe. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Często. Ja tutaj włożyłam do stylówki moje te bryczesy takie w stylu safari i też one jak najbardziej się kojarzą ze stylem brytyjskim i właśnie z tą stylizacją konną. Pokażę Wam tam z Pinterestu taką tablicę, przykład rzeczy, które pasują do tego stylu equestrian. Ja tutaj też Wam pokażę moje przykłady, tylko znajdę. Jak widzieliście tam właśnie, szalik Burberry na przykład się kojarzy. Żakiet. I słuchajcie, żakiet typowo taki equestrian, czyli taki będą bardzo modne w tym roku, na pewno. To jest wcale nie oversize'owa długa marynarka. Te marynarki są już długo modne i nadal są modne, ale pomału one będą ustępować miejsca innym marynarkom. To możecie być tego pewni, że niedługo się pojawią kroje i fasony, których dawno nie widzieliśmy. I na przykład tu mam piękną marynarkę, która będzie w sklepie Best Connections, świetnym składem. Nowiutką, bo ma jeszcze, patrzcie, guziki. Ona jest duża na mnie, ale ja ją tak przymierzyłam i zebrałam, bo nie mam niestety w tym momencie w moim rozmiarze marynarki takiej w stylu jeździeckim. Ona jest ponad 50% wełny i dodatek poliestru jest, czyli większość jest wełniana i ona jest właśnie w typowym stylu jeździeckim. Co to oznacza? Patrzcie. Nawet jest tam prawie identyczna stylizacja z taką bardzo podobną marynarką z Pinteresta. Pokazuję Wam teraz.
marynarka z tyłu z połami podniesionymi, bo jak siądziemy na koniu, to jest logiczne, to tutaj się musi nam otwierać ta marynarka, bo będziemy mieć szerzej nogi i ona musi mieć takie otwierane poły, prawda? Krótsza z przodu i też z tego samego powodu, wygody, wykrojona w taki... takie półkole z raczej dopasowanym kroju, właśnie nie za długa, może być trochę dłuższe, te poły z tyłu mogą być jak najbardziej, ale generalnie to na pewno nie jest taka długa marynarka. Te marynarki często mają na łokciach tutaj łatki. Oczywiście do tej marynarki można sobie takie łatki dokupić bardzo tanio w pasmanterii i doszyć, bo będzie to wyglądało jeszcze bardziej stylowo. No i to jest właśnie typowy przykład takiego stroju. Ja tutaj mam też szalik oryginalny od Burberry, oczywiście z lumpeksu, więc jak najbardziej pokazuję Wam tutaj tym razem nie z koszulą, bo obcisła biała koszula to by był taki najbardziej typowy dodatek do tego, ale ja nie jestem fanką koszul i zapewne tak nie będę chodzić, więc możecie modyfikować ten styl, na przykład zakładając do tego jasny golfik albo bluzkę, taką elastyczną, która będzie robić po prostu taki jakby spód. Ja tutaj włożyłam kremowy golf, mój ulubiony. I te bryczesy, do tego spodnie, do tego buty kozaki wysokie, przed kolano najczęściej, albo tak zwane riding boots, które są też bardzo modne w tym sezonie, ale ja tu pierwsze pokazuję Wam z wysokimi brązowymi kozakami, które idealnie właśnie te spodnie powinny wejść do środka tych butów. Buty powinny być wysokie, właśnie tak jak mówię, mogą być do kolana, mogą być przed kolano, do tego ta marynarka. No i fajnie pasuje tutaj moim zdaniem właśnie plecaczek, bo jest bardziej sportowy, bardziej się kojarzy, oczywiście elegancka torba, jeżeli to jest miejska wersja, też jak najbardziej, ale mnie się tu kojarzy plecaczek, a ja mam tutaj taką nerkę, słuchajcie, to jest mój nowy zakup, skórzana nerka, zobaczcie, piękna skórzana nerka z takimi... To jest taki rodzaj nerki przewieszanej przez ramię, nie taka na pas. Oczywiście pewnie by można ją też i na pas założyć, ale ja tu ją przewieszam trochę z przodu, trochę z tyłu przez ramię. Bardzo fajna, bardzo praktyczna rzecz. No i właśnie do tej stylówy. A druga wersja, pokażę Wam też drugą wersję, bo wydaje mi się, że ciekawie tutaj się pobawić kolorami. Nie wszyscy lubią brąz. Można wersję czarną, jak tam zobaczycie na zdjęciach, też są wersje czarne tego stylu, jak najbardziej, jak ktoś nie przepada za brązami, beżami, można wybrać zupełnie inną, biało-czarną wersję na przykład. Ja tutaj mam świetny żakiet właśnie ostatnio kupiony, to jest chyba Eska z Top Shopu i on jest w stylu jeździeckim, ale takim trochę XVIII wiek, trochę taki napoleońsko-militarny, nic nie szkodzi, bardzo, bardzo fajny żakiet, zobaczcie jakie ma super, on jest na takie zatrzaski. Świetnie to wygląda, również jak najbardziej pasuje do stylu jeździeckiego. Właśnie można stworzyć swoją wersję. W dodatku ma tutaj takie świetne mankiety z aksamitu. No piękny jest, naprawdę jest przepiękny. Można go zapiąć tak jak ramoneskę tutaj na... Także moi drodzy, naprawdę fajnie to wygląda i włożyłam takie riding boots, które właśnie teraz są kolejnym trendem, czyli po jeździeckim stylu buty i tym razem to nie są takie typowo kowbojki z Dzikiego Zachodu, tylko takie typowe buty do jeździectwa. Wersja normalna. Tutaj kupiłam takie ostatnio z zakupów. Patrzcie, jakie fajne buty. One są 40 niestety. Ja Wam tutaj mierzę, one są dużo za luźne na mnie, bo to raczej jest na, po pierwsze, większą stopę, po drugie, szerszą łydkę. No ale nie miałam wyboru. Chciałam Wam tu przymierzyć taką wersję właśnie z tymi najmodniejszymi butami. Właśnie takie zapinane z tyłu. Ciężkie, takie traperowate, tutaj mają takie sprzączki, bardzo miękka skóra to jest. One w ogóle się nadają na zimę, więc jeżeli ktoś by reflektował, to właśnie mam nowe takie buty. Tak, już nie będę ich pokazywać, dopiero w sklepie. Bardzo, bardzo fajne buty, tylko no na mnie są za duże. Zresztą jak tutaj widzicie w załączonym obrazku, wyglądam jak kot w za dużych butach. No, ale do tego ta marynarka i też mamy styl jeździecki. Inna wersja, troszeczkę zmodyfikowana, z pazurem może trochę bardziej, ale moim zdaniem super to wygląda też. Mnie się mega to podoba. Moi drodzy, no i zbliżamy się do końca. Zostały jeszcze tylko dwa trendy. Te buty jeździeckie jak najbardziej, a teraz idziemy do
trendu, który zapoczątkował serial Wednesday. No, to jest fenomen kulturowy, bo co jakiś czas zdarzają się takie fenomeny i naprawdę ten film obejrzałam, oczywiście serial obejrzałam, bo ja śledzę to, co moje dzieci w szkole i naprawdę warto obejrzeć ten serial, polecam. Nie dlatego, że jakoś intelektualnie czy warstwa literacka jest jakaś super, ale naprawdę ciekawie, fajnie zrobiony serial. Na pewno jest warty zobaczenia ze względu na właśnie stylizację, modę. Jest tam dużo z inspiracji takich retro i vintage. Sama Wednesday, główna bohaterka, ubiera się w stylu trochę takim vintage, w stylu preppy style, czyli taki college'owy styl. I ten styl jest teraz bardzo, bardzo modny, a w związku właśnie z tym serialem on będzie super modny teraz. Także jeszcze tego tak nie widać, ale to się zacznie i możecie spokojnie, jestem na 100% przekonana, że już niedługo zobaczycie pełno stylówek na Wednesday i sieciówki będą mnóstwo tego pokazywać i właśnie będzie odejście od tych oversize'owych, wielkich, długich marynarek do czegoś w stylu Wednesday. I to jest dokładnie to, co ja Wam ostatnio pokazywałam. Mogłaby to być ta marynarka, co przed chwilą widzieliście, ale ostatnio pokazywałam Wam stylówkę właśnie na Wednesday w tej koszulce czarno-białej z takim wiązaniem pod szyją i w tej marynarce. I dokładnie ta marynarka, to jest, zobaczcie przykłady z, właśnie dokładnie ze stylówek Wednesday, to jest właśnie dokładnie to, co będzie modne. I dlatego też ta marynarka jest, zostaje ze mną, bo jest super, wyprzedza trendy, słuchajcie, naprawdę to jest coś takiego, co wymarzona rzecz w stylu Wednesday i na pewno zrobię cały filmik o tych stylówkach i na pewno zrobię też stylówki na TikToka i na Instagrama w stylu Wednesday, także możecie już na to czekać, bo już kilka jest, jak widzicie tam na załączonym obrazku, ale będzie tego więcej. No i do tego super dodatkiem, do tego koleżowego stylu jest taki krawat. Ja tu mam krawat po moim dziadku. Piękny, czarny, prosty krawat. Do takiej koszulki idealny. Najlepsza by do tego była plisowana, układana spódniczka i buty w stylu takich trzewików. Albo właśnie kozaki fajne, czarne, bo tutaj można się też bawić stylem i robić różne wersje. Można włożyć krótką spódniczkę, dłuższą spódniczkę, można włożyć nawet i shorty, takie bryczesy dłuższe, bo też nosiło się w koledżu te takie spodenki takiego chłopięcego. Naprawdę jest dużo możliwości, ale właśnie te żakiety będą bardziej dopasowane, wyżej zapinane, także czekajcie na te trendy. Ja już czekam, bo mnie się one bardzo podobają. Ta-dam! Taka moja wersja Wednesday, a jeszcze pokażę Wam, a propos kultowej już i na pewno też się pojawi tego mnóstwo wersji tańszych w sieciówkach, sukienka Wednesday z jej kultowego tańca, na pewno to już wszyscy widzieli, bo to TikTok, Facebook i wszystkie media pokazują. Ja mam wersję moją, vintage. Tamta sukienka, zresztą jak, jeśli oglądaliście serial, to wiecie, że Wednesday kupiła ją też w vintage shopie właśnie. No i ja tutaj mam sukienkę vintage, właściwie komplet vintage, bluzka, która ma też podobne kryzy jak tamta Wednesday, tylko Wednesday miała kołnierzyk, a tutaj jest taka kryza. Bardzo podobnym stylu właśnie, tylko ona jest z rękawami tym razem, ten komplet i spódnica też jest taka rozkloszowana, duża, także ta-dam, sukienka mroczna a la Wednesday. Kochani, jak chodzi o te główne trendy, to już tyle na dziś. Myślę, że większość Wam pokazałam, większość takich sensownych trendów, które na pewno będą mieć znaczenie w tym sezonie. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć Wam o trendzie kosmetycznym, bo jest teraz bardzo modny makijaż, który pokazuje prawdziwą skórę. Mało tapety albo w ogóle zero, żeby widać było naszą prawdziwą skórę, nawet jeśli mamy piegi czy jakieś niedoskonałości. Ja się dzisiaj tak wymalowałam, nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć, bo ja zwykle używam mało makijażu, ale w każdym razie skóra, naked skin, goła skóra, mocno wytuszowane, podkreślone oczy, także tutaj przerzuciliśmy się z tapety i z różnego rodzaju kreowania kształtu twarzy za pomocą konturowania na gołą skórę i ta skóra musi być piękna, zadbana, błyszcząca, oczywiście. I właśnie mocno podkreślone oczy. Ja Wam
będę we wtorek we vlogu pokazywać jakieś przebitki tutaj z mojego przemeblowania, ze zmian w sklepie i pokażę Wam moją poranną rutynę i właśnie jak robię ten make-up, teraz najmodniejszy w tym sezonie, make-up naked skin z takimi ekokosmetykami. Także zapraszam Was na wtorek, wyjątkowo na filmik, a dzisiaj się już z Wami żegnam i czekam na Wasze uwagi, co się Wam podobało, a które trendy Was fascynują, które niekoniecznie. No i oczywiście bardzo Was proszę jeszcze raz o polubienie i subskrypcję i zapraszam Was na kolejne filmy, na ten vlog, na kolejny haul lumpeksowy i do zobaczenia, moi drodzy. Buziaki.